Dobry wieczór. Oto komunikat Komisji Rządowej. Działająca pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy Komisja Rządowa systematycznie analizuje sytuację. Dziś komisja zaznajomiła się z aktualnymi wynikami pomiarów i badań prowadzonych przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Wojska Chemiczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także wysłuchała opinii i ocen ekspertów oraz informacji ministrów o stanie realizacji zarządzonych działań profilaktycznych. Komisja stwierdza, iż prowadzone w sposób ciągły w 200 punktach na obszarze kraju pomiary i badania potwierdzają, że poziom skażenia występującego lokalnie w różnych regionach kraju nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludności. Komisja informuje, że wobec faktu ustania emisji zanieczyszczeń promieniotwórczych z miejsca awarii, a także w miarę upływu czasu, kształtować się będzie stała tendencja spadkowa skażeń. Uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych, a także mając na względzie ujednolicenie działań profilaktycznych, komisja zaleciła ministrowi zdrowia i opieki społecznej kontynuowanie akcji podawania płynu Lugola, preparat jodowy, niemowlętom, dzieciom i młodzieży do lat 16 we wszystkich województwach. Do wykonania tego zadania służba zdrowia posiada niezbędne ilości środków i potrzebne zapasy. Komisja zwróciła przy tym uwagę na konieczność sprawniejszego organizowania przez władze lokalne tej akcji. Komisja rozpatrzyła też informacje o przestrzeganiu wydanych zaleceń w sprawie kontroli dopuszczalności do sprzedaży i spożycia mleka. Podkreśliła konieczność prowadzenia właściwych działań kontrolnych. Rolnicy nie powinni karmić krów mlecznych paszą zieloną. Spółdzielczość mleczarska ma obowiązek kierowania mleka od krów karmionych paszą zieloną do przerobu przemysłowego. Przetwory mleczarskie kierowane do sprzedaży ze względu na proces produkcyjny i składowanie są w pełni bezpieczne do spożycia. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydał w tej sprawie szczegółowe zalecenia. W analizie sytuacji i podejmowaniu środków profilaktycznych współpracują z naszymi specjalistami wybitni eksperci radzieccy z dziedziny ochrony zdrowia i środowiska skierowani do Polski przez rząd Związku Radzieckiego. Biorąc pod uwagę liczne zapytania ludności dotyczące zaistniałej sytuacji i prowadzonych działań profilaktycznych, komisja zobowiązała ministra zdrowia i opieki społecznej do zorganizowania punktów informacyjnych w wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Komisja rządowa zwraca uwagę, że centralnie wydane zalecenia profilaktyczne opierają się na wszechstronnej analizie pomiarów dokonywanych na terenie całego kraju. Uwzględniają one również lokalne warunki i pod tym względem są optymalizowane. Należy ściśle przestrzegać zaleceń wydanych przy udziale najwybitniejszych ekspertów i specjalistów. W dobrze pojętym interesie społecznym nie należy podejmować innych działań oraz nie sugerować się informacjami pochodzącymi z różnych niekompetentnych źródeł. Oto fragment głównego wydania radzieckiego dziennika telewizyjnego Wremia. Komunikat Rady Ministrów Związku Radzieckiego. W Czernobylskiej Elektrowni Atomowej kontynuowane